muszę Wam powiedzieć, że od niedawna mamy tutaj zamontowaną pompę. Jest wywiercona studnia i zamontowana taka właśnie pompa abisynka. Ona jeszcze nie jest dokładnie przykręcona, nie jest omurowana, ale już działa, już leci woda. I no bardzo się z tego cieszę, bo będziemy samowystarczalni, jeśli chodzi o wodę, szczególnie mam nadzieję zimą, bo dotychczas przez cały rok korzystamy z uprzejmości sąsiada, który nam tam wężem puszcza wodę i ta woda się nalewa do poidła dla koni i konie mają wodę. Ale to tylko dzięki temu, że zima była, błoto się robi, no faktycznie, to tylko dzięki temu, że zima była bardzo łagodna, nie było mrozów w tym roku. Bo gdyby zima była mroźna, to tym wężem nie dałoby się lać. Trzeba byłoby nosić wodę z daleka i to już by był pewien problem. Dlatego może się uda tę wodę uzyskiwać właśnie w łatwiejszy sposób. Pokażę Wam jeszcze, jak to było, jak tu przyjechała wiertnica i wierciła studnię. Teraz pasie czereśnia. Tutaj jest dziurka. Tutaj jest dziurka? Aha. Sąsiad mówił, że ona był zdziwiony tym, jak ona dużo pije. W porównaniu do Brutusa i Toleda, no czereśnia wypija dużo więcej, w przeliczeniu oczywiście też na swoją masę, bo jest oczywiste, że koń większy wypija więcej, ale Brutus i Toledo jakoś miały w zwyczaju pić mniej. Więc woda to naprawdę poważna sprawa w jej przypadku. Czerwone mrówki tam są. O, zobaczmy te czerwone mrówki. O, faktycznie tu są czerwone mrówki. Ty im rozgrzebałeś gniazdo? Nie. Tak już było? Same mi wlazły na but. Same ci wlazły na but. To dobrze, że cię nie ugryzły.